Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym webinarze programu Historionauci. Chciałbym się na początek upewnić, czy mnie widać i słychać. Proszę na czacie o informację, czy wszystko jest w porządku. Widać i słychać, świetnie, bardzo się cieszę. Ja się nazywam Jan Bliźniak, jestem koordynatorem programu Historionauci z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest z nami także Dominika Mroczkowska z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, koordynatorka projektu Historia Poszukaj, i Maria Pawlak z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, która poprowadzi trzecią część naszego spotkania dotyczącą zdigitalizowanych zbiorów. Program Historionauci jest organizowany przez CEO i NIMOS, sfinansowany ze środków Ministra Kultury, Nauki i Sportu, tak? Kultury, Edukacji, Nauki i Sportu z programu wieloletniego Niepodległa. Na początek chciałbym zapytać, czy Państwo są już zarejestrowani w naszym programie, czy dopiero planują się zarejestrować? Mamy na ten cel ankietę. Byłbym wdzięczny, Dario, o udostępnienie ankiety. Jest jeszcze z nami Daria Rodzik, która wspiera tutaj nas technicznie pod nazwą Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo proszę o wzięcie udziału w ankiecie, bo chcę, ponieważ nasz webinar jest otwarty, to znaczy mogą w nim również brać udział nauczyciele i nauczycielki, którzy dopiero się planują zarejestrować albo po prostu chcą zobaczyć, na czym ten program polega, i żebym lepiej wiedział, co i na które elementy położyć akcenty, to byłbym... No już mamy 80%, prawie wszyscy. Ciekawe, mniejsza liczba się nagle zrobiła osób, które zagłosowały. Dobrze, i mamy na tę chwilę jedną osobę, która się nie zarejestrowała. Przeważająca większość już skorzystała. Rejestracja jest otwarta do końca tego tygodnia, do 14 lutego jeszcze można się zarejestrować i dołączyć do naszego programu. O co chodzi w programie Historionauci? Zaraz opowiem, pokazując też naszą stronę Historionauci, www.historionauci.org.pl. To jest strona, z której zachęcam, aby Państwo korzystali w trakcie programu i też po nim. Już tutaj udostępniam. Powinni Państwo teraz widzieć niekończący się korytarz mojego ekranu, który udostępnia jeszcze raz mój ekran. Czy widać, czy pojawił się u Państwa inny obraz? Tak, świetnie. W trakcie udostępniania ekranu niestety nie widzę pytań od Państwa, ale proszę je śmiało na czacie zadawać, i w różnych momentach będę przerywał i zamykał udostępnianie ekranu i wrócę do pytań, jeśli się takie pojawią. A teraz przejdźmy do strony Historionauci, historionauci.org.pl. Tutaj znajdą Państwo wszystkie podstawowe informacje o programie. Jego głównym założeniem jest poznawanie historii poprzez przedmioty, poprzez obiekty muzealne, to co mogą Państwo znaleźć w swoich lokalnych muzeach albo izbach pamięci, izbach regionalnych i razem z grupami uczniowskimi należy na temat tych obiektów stworzyć artykuły, napisać artykuły historyczne, czyli zbadać historię tych obiektów, poznać konteksty, poznać dobrze epokę, żeby powstały interesujące artykuły dla czytelników, którzy chcieliby poznać historię danego miejsca, obiektu, danych wydarzeń czy zjawisk. Zajmujemy się dwudziestoleciem międzywojennym, latami 1918–1939, jako czasem zmian, czasem takim krótkim w gruncie rzeczy, ale w którym bardzo wiele aspektów się zmieniło, technologia, kultura, przemiany społeczne, obyczajowe, technologiczne. To chciałbym, żeby było w tym semestrze, podczas tych kilku miesięcy główną myślą podczas oglądania tych przedmiotów i pisania ich historii. Te artykuły, które będą Państwo pisali, nie są artykułami przypadkowymi, to znaczy one mają być pisane pod kątem portalu Historia Poszukaj. Tam już znajdą Państwo część opublikowanych artykułów. Tutaj już pokazuję. Na stronie Historia Poszukaj, którą jeszcze będzie Dominika pokazywać, mogą już Państwo znaleźć materiały, które powstawały w poprzednich latach przez uczniów i uczennice, którzy brali udział w programie Historionauci, i podobne artykuły w sensie formy to jest też zadanie dla Państwa. Jak ta forma ma wyglądać, to podpowie Państwu nasza checklista. W zakładce materiały znajdą Państwo checklistę do artykułu historycznego, gdzie jest napisane wszystko, co powinno w tym artykule być lub jak powinno zostać sprofilowane. Jak powinien wyglądać tytuł, jak powinien wyglądać lead, jak powinien być długi, na ile znaków ma być tekst główny, czyli cała ta formalna strona, żeby artykuł pasował do pozostałych artykułów, które są na portalu Historia Poszukaj, więc zachęcam, żeby Państwo tą checklistę mieli zawsze gotową, czy uczniowie, żeby ją mieli zawsze przed sobą i zwłaszcza już pod koniec, przed wysłaniem artykułu, żeby zgodnie z nią sprawdzili, czy wszystkie kryteria takie formalne zostały spełnione. Założenie jest takie, żeby gotowe artykuły zostały opublikowane na stronie Historia Poszukaj, ale no niestety nie będzie to mogło dotyczyć wszystkich tekstów. Przejdą one taką podwójną, przez takie podwójne sito. Znaczy na początek sprawdzimy właśnie, czy te wszystkie formalne aspekty zostały uwzględnione, a potem jeszcze przejdą przez redakcję historyczną, która sprawdzi merytoryczną zawartość tych tekstów, czy wszystko jest ok, i mogą się one pojawić już na portalu Historia Poszukaj jako taki pełny tekst historyczny, zweryfikowany, który może posłużyć też innym osobom. To, co jest na pewno istotne z Państwa punktu widzenia organizacyjnego, to harmonogram. Też jest na stronie w zakładce po prostu, tutaj jak mają Państwo Historionauci, jest o programie, harmonogramie, regulaminie. Regulamin też warto na niego rzucić okiem. Nie jest taki bardzo długi. Natomiast harmonogram mamy tutaj wyodrębniony. Mamy rekrutację do 14 lutego, czyli 15 lutego tak naprawdę rozpoczynamy już działania w programie. Takim głównym wydarzeniem są dwudniowe warsztaty dla Państwa, które docelowo miały być w Warszawie, ale ze względu na sytuację epidemiczną będą online i w związku z tym nie tylko jakby charakter się ich zmienia, ale także liczba osób, która może w nich uczestniczyć. Zwykle w tych warsztatach, gdy odbywały się w wersji stacjonarnej, zapraszaliśmy 20 szkół, które brały udział w programie. Tym razem będziemy mogli zaprosić przedstawicieli z każdej szkoły. Z reguły to jest duet nauczyciel-uczeń, czyli lider-liderka grupy. Natomiast przewidujemy w programie, on już finiszujemy z jego konstrukcją, przewidujemy też webinary, na które będziemy mogli zaprosić większą liczbę osób, a także no nie jest też tak, że w poszczególnych warsztatach musi zawsze brać udział ta sama osoba z grupy uczniów. Tak czy owak pozostawiamy osobny nabór, to znaczy osobną rejestrację, żeby też mieć świadomość, ile osób będzie na pewno uczestniczyło. Tą rejestrację uruchomię 16 lutego i będzie trwała do końca lutego, tak żebyśmy na początku marca już mieli zamkniętą listę grup osób, które wezmą udział w wydarzeniach 18-19 marca. To, co wtedy będzie się działo, to warsztaty, spotkania, które przede wszystkim dotyczą pracy z przedmiotem, różnych aspektów tego, jak z przedmiotami, z obiektami muzealnymi pracować. To będą takie bloki od 10 do 13, 13:30, to jest czwartek i piątek. Poza tym planujemy webinary, warsztaty wspomagające i dla Państwa, i dla uczniów uczennic, takie spotkania, które mają i trochę Państwu pomóc, i uczniom, uczennicom pomóc, ale też trochę rozszerzyć jakby spojrzenie na to, co można robić w ramach edukacji muzealnej, nie tylko edukacji historycznej czy kulturowej, ale też w innych aspektach. Pierwsze spotkanie, które planujemy, będzie w pierwszym tygodniu marca, a to będzie spotkanie dotyczące pisania artykułu, bo to jest ten aspekt jest też tutaj istotny, żeby te artykuły były ciekawe i atrakcyjne, więc szykujemy dla uczniów i uczennic webinar z dziennikarką Gazety Wyborczej i mam do Państwa pytanie, więc tutaj na moment się odłączę z dzielenia ekranu. Od razu popatrzę, czy były jakieś pytania. Nie było. Poprosiłbym Cię, Dario, o udostępnienie drugiej ankiety. Chciałbym, żeby Państwo udzielili mi takiej informacji, kiedy najlepiej, żeby odbywały się z Państwa punktu widzenia webinary dla uczniów. Wiem, że każdy pracuje inaczej, szkoły pracują w różny sposób. Webinary są dla całych grup, ewentualnie, jeżeli jest grupa ograniczona, może przyłączyć się klasa. Tutaj nie ma tych, myślę, że tutaj spokojnie może też trochę więcej osób brać udział z każdej szkoły, bo też wiem, że nie zawsze udaje się wyjść z zajęć, opuścić zajęcia, czasem lepiej to zrobić dla całej klasy. Też mam świadomość, że sytuacja może się zmienić i być może część klas wróci do szkół i wtedy te webinary w godzinach pracy szkoły by musiały się odbywać wtedy, kiedy uczniowie są w klasie i mogłyby być wtedy wyświetlane na rzutniku, jeśli jest taka możliwość, ale też wiem, że w niektórych szkołach nie jest to organizacyjnie możliwe i lepiej pewne rzeczy organizować po lekcjach. Z kolei się uczniom rzadziej podoba, ale widzę, że tutaj przeważnie jednak Państwo życzyliby sobie czas w czasie lekcji i to wcześniejsze w czasie lekcji. Mamy 35, czyli 8 grup, tak, a w 1/4. Tutaj już mam pytanie, ile przedmiotów trzeba opisać w formie artykułu w ramach udziału w projekcie? Obiektów może być, znaczy artykuł jest na temat jednego przedmiotu. Jeden przedmiot jest punktem wyjścia do opisania w artykule. Artykuł pisze cała grupa. Grupy mamy wedle regulaminu od 3 do 30 osób. Czy może to być historia jakiegoś budynku? Pracują Państwo na obiektach z lokalnych muzeów. Jeżeli budynek będzie na zdjęciu, który zobaczą Państwo w tym muzeum, no to poniekąd też, ale punktem wyjścia jest obiekt, który Państwo znajdą na wystawach, czyli nie obiekt historyczny w tym sensie właśnie architektoniczny, bo znaleźli go Państwo, ponieważ jest w Państwa sąsiedztwie, ale jeżeli na przykład w muzeum jest detal z tego budynku, jest właśnie fotografia, obraz, pocztówka, jeżeli jest sylwetka architekta i tak dalej, na przykład cegła, no to tak, czyli dokładnie, artefakt, obiekt taki namacalny, coś, co mogą Państwo w muzeum swoim najbliższym odnaleźć. Muzea są czynne, tak, legitymacje jak najbardziej. Muzea są czynne, wiem, że może być kłopot ze zorganizowaniem wycieczki do takiego muzeum, ale izby regionalne też są dopuszczone, izby pamięci, izby regionalne mogą być też źródłem obiektów. I już, bo się trochę rozgadałem, więc jeszcze tylko jedną rzecz Państwu szybko pokażę, czyli nasze materiały, zachęcam, żeby z nich korzystać. Pokażę Państwu w zakładce materiały, poza tą checklistą, o której mówiłem, znajdą też Państwo scenariusze lekcji, propozycje ćwiczeń i takie dodatkowe inspiracje też do pracy z obiektem. Większość dotyczy dwudziestolecia międzywojennego, część materiałów może mieć odniesienia do lat 1795-1918, dlatego że pierwsza edycja Historionautów dotyczyła tego okresu i nie chcieliśmy usuwać materiałów, które powstały. One też mogą Państwu służyć oczywiście. Najnowszy scenariusz, który powstał, lekcji, to jest dość rozbudowany, nazywa się Czas przemian i pozwala przyjrzeć się 4 aspektom tych przemian w dwudziestoleciu międzywojennym. Państwo widzą 21 stron, ale to dlatego, że mamy 4 rozbudowane karty pracy, więc to jest też coś, co można proponować w edukacji zdalnej, wypełnianie tych kart i taką pracę samodzielną, czy w parach, czy w grupach. Tutaj też istotnym elementem tego scenariusza jest wyszukiwanie informacji w internecie, na stronach muzeów, na Facebookach muzealnych i tak dalej. Zachęcam też do sięgnięcia po materiał, jak wybrać obiekt muzealny. Właśnie tutaj mamy przykłady obiektów, które można znaleźć, właśnie na przykład opakowanie po szamponie, garderoba, obraz, te różne propozycje, inspiracje tutaj Państwo znajdziecie. W pracy z obiektem może Państwu pomóc karta obiektu, gdzie są takie pytania, które można sobie zadawać, analizując obiekt. My z tą kartą będziemy pracować w trakcie tych 2 dni, 18-19 marca. Jest jeszcze półka z pomysłami, czyli wybór różnych takich krótkich ćwiczeń do robienia z uczniami i uczennicami, które mogą trochę ożywić rozmowę na temat obiektów. I na koniec chciałem jeszcze Państwu pokazać, jak ożywić historię, czyli obiekt muzealny a nowe technologie, gdzie mamy propozycje różnych programów, które pozwalają trochę bawić się z przedmiotem, bawić się z obiektem. Stworzyliśmy do tych zaproponowanych tutaj programów i aplikacji narzędziowniki. Te narzędziowniki bardziej szczegółowo już wpisują, jak korzystać z tych narzędzi. Też myślę, że będziemy mieli webinar na ten temat dla Państwa i uczniów. Czy przedmioty muszą dotyczyć wyłącznie okresu 18-39? Co do zasady muszą dotyczyć 18-39 w sytuacjach podbramkowych, tu mnie Dominiko popraw, jeśli naginam, ale w sytuacjach podbramkowych 1795-1918 też dopuścimy. I już Ci też, Dominiko, oddaję głos. O, oczywiście, czyli mamy tutaj już potwierdzenie. Oddaję Ci, Dominiko, głos. Halo, dzień dobry Państwu. Widzę, że tutaj niektóre pojawiają się znajome imiona i nazwiska. Witam ponownie po roku. Proszę Państwa, myślę, że najlepiej na te wszystkie pytania, które się też pojawiają na czacie, czy może być sztandar, czy inny obiekt, myślę, że informacji też znajdą Państwo w tej zakładce Historionauci, która jest na stronie Historia Poszukaj. Proszę spojrzeć, jaki artykuł był publikowany w zeszłym roku. To są obiekty z różnych muzeów. My oczywiście najchętniej byśmy widzieli obiekty muzealne, ponieważ projekt jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i jednym z jego celów jest promowanie muzeów, ich kolekcji i też zachęcanie do odwiedzania muzeów. Sytuację mamy obecnie na tyle korzystną, że muzea są otwarte i no najchętniej byśmy widzieli obiekty z państwa lokalnych muzeów, które opowiedzą lokalną historię, bo taka historia wydaje nam się w tym projekcie po prostu najciekawsza. To tak jak Janek mówił, proszę się zapoznać z tymi artykułami, ponieważ zobaczą też Państwo, jaka jest struktura obiektu, struktura tego artykułu, w razie czego też proszę kierować pytania do Janka, on na pewno na wszystkie pytania odpowie. Ja bym chciała teraz chwilę, ponieważ niektórzy z Państwa znają stronę już dobrze i korzystają na co dzień, chciałam powiedzieć tylko o kilku zakładkach, też nowych zakładkach, które pojawiły się w tym roku i są odpowiedzią też na pracę zdalną szkół. Pewnie jak większość z Państwa wie, nasze artykuły są gromadzone w zakładce Wiedza i tutaj nas najbardziej interesują obiekty, zakładka Obiekty oraz Obrazy. Też zachęcam do zapoznania się z tą stroną. Tutaj opisujemy historię, w tych zakładkach opisujemy historię przez obiekty muzealne. I taki jest generalnie cel całego projektu, znaczy pokazywać historię w obiektach muzealnych, pokazywać, że te obiekty to nie są wyabstrahowane przedmioty znajdujące się w gablotach czy na ekspozycji, ale niosą ze sobą historię, regionalną historię Polski, która może być bardzo ciekawym też uzupełnieniem tego, co znajduje się w szkolnych podręcznikach. Tutaj w zakładkę Historionauci już widzieliśmy, to już nie będziemy chyba do niej wracali. Ja bym chciała Państwu teraz powiedzieć jeszcze szybko o dwóch nowych zakładkach. Pierwsza to jest właśnie Historia Ściągnij i to jest rzecz nowa, która się pojawiła u nas na portalu. Postanowiliśmy przygotować takie pakiety dla nauczycieli, ale również dla uczniów, ale to są dla uczniów już klas szkół wyższych, czyli głównie liceum, takie pakiety, które mogłyby być też, które są w zasadzie dobrym przewodnikiem po naszych artykułach. Podzieliliśmy, w sumie tych skryptów takich dla nauczycieli jest 20, one dotyczą szczególnych epok. I każdy ten skrypt, jak się wejdzie w jeden z tych skryptów, mogą Państwo ten skrypt pobrać cały w PDF-ie, wydrukować go, zapisać na dysku. I ten skrypt jest takim przewodnikiem danej epoki, danego fragmentu naszej historii w obiektach i prezentowanych w naszych artykułach, które opublikowaliśmy dotychczas na stronie. Proszę zobaczyć tutaj właśnie na dole, każdemu takiemu skryptowi towarzyszą podcasty. Podcasty są również nową taką zakładką na naszej stronie. Nagraliśmy w sumie 20 podcastów, z wybranych artykułów z naszej strony, które są właśnie uzupełnieniem tych skryptów. Zachęcam do odsłuchiwania, to są bardzo krótkie podcasty, około 3-minutowe, są i na YouTubie, i na iTunesach, i na Spotify'u można te podcasty odsłuchać. I również w tym takim pakiecie skrypt podcast znajdują się fiszki. I fiszki to są klasyczne fiszki, tylko w formie internetowej, czyli do każdego skryptu jest ułożonych 20 pytań i można na te pytania, właśnie jest zadane pytanie i potem jest rozwinięcie odpowiedzi. Może to będzie przydatny materiał dla Państwa w prowadzeniu lekcji. I to są te nowości. Tutaj jeszcze bym chciała jedną rzecz omówić, to jest zakładka publikacje. Mamy obecnie 3 publikacje, które towarzyszą projektowi. Wszystkie te publikacje są w wersji do pobrania w PDF-ie, ale również w postaci publikacji papierowej. Zazwyczaj jest tak, że wysyłamy pakiet i publikacji na koniec projektu do każdej szkoły, która brała udział w naszym projekcie. No tutaj jak widać na dole można PDF pobrać już teraz sobie na komputer do plików, a jeżeli by Państwo mieli zapotrzebowanie też tych wersji papierowych, to bardzo prosimy na adres Historia Poszukaj @nimos.pl. Myślę, że one też mogą być przydatne dla Państwa, bo one prezentują szereg obiektów z muzeów zgromadzonych, szereg obiektów zgromadzonych w muzeach, ale mówiące oczywiście o historii Polski. Myślę, że to tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo mieli pytania, to też proszę teraz na czacie, albo można też oczywiście pisać do Janka, albo na ten adres historiaposzukaj@nimos.pl. To teraz oddaję głos Marysi, która opowie o zbiorach online, które, jak dobrze wiemy, w ostatnich miesiącach ratowały wiele zajęć też i pozwalały jakoś nam się odnaleźć w tej sytuacji zamknięcia w domu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo też jesteśmy w trójkę, więc wcześniej my siebie słyszeliśmy. Mam nadzieję, że teraz Państwo także i słyszycie mnie, więc poproszę o taką informację, czy wszystko jest w porządku. Ja tytułem wstępu powiem, że w przypadku zbiorów, kolekcji online muzea od tak naprawdę kilku lat, jeszcze przed pandemią, brały udział w wielu programach dotacyjnych, które fundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze wówczas i wiele tych muzeów dzięki temu mogło dzielić się swoimi obiektami. Dzisiaj Janek przedstawił mnie jako reprezentantkę Muzeum Józefa Piłsudskiego, ale ja od lat jestem związana z różnymi muzeami, z wieloma współpracuję, wiele także w jakiś sposób obserwuję, jeżdżąc również po Polsce i wydaje mi się, że będę mogła Państwu choć trochę przybliżyć te kolekcje online, które są dostępne na stronach internetowych muzeów, o których zaraz wspomnę. Dopowiadając jeszcze to, co tutaj się pojawiło wcześniej, mianowicie ja skupię się na obiektach związanych z dwudziestoleciem też będę starała się zwracać na nie uwagę. Myślę, że w przypadku obiektów w regionach pod wieloma względami tutaj małe placówki mają bardzo ciekawe eksponaty, które dotyczą właśnie historii regionalnej, ale także takiej historii, powiedziałabym, że państwowej, tej przez duże H, więc przy okazji konkretnych placówek będę się do tego odnosić. No dobrze, w takim razie zaczynamy naszą podróż po Polsce. Ja sobie tylko przerzucę swoje okienko. Zaczniemy, proszę Państwa, od Muzeum w Warszawie. To akurat, co tutaj Państwu pokazuję, czyli platforma, jedna z takich nowszych tutaj działań i platform tego typu w Polsce, czyli cyfrowe narodowe. Wiem, że tutaj głównym tematem będą muzea regionalne, ale natomiast rozpoczynając od Muzeum Narodowego w Warszawie, chciałam tutaj Państwu pokazać, że z obiektami można pracować na różne sposoby i tak jak Dominika i Janek zaprezentowali Państwu portal Historia Poszukaj, to także mogą Państwo szukać inspiracji do tego, jak opowiadać o obiektach właśnie na portalu cyfrowe narodowe, który został stworzony i oddany do użytku jesienią tego roku, przepraszam, tego roku szkolnego, tak, bo ja cały czas mówię o roku szkolnym i myślę o roku szkolnym, natomiast mówiąc o tym portalu, zachęcam zobaczyć te obiekty, które są opisane w postaci kart pracy. Myślę, że to ciekawe takie zagadnienie, które przybliży nam to duże muzeum z bardzo też wyjątkową kolekcją. Ale przechodząc dalej, proszę Państwa, i bardziej już tak regionalnie przejdziemy do takiej bazy różnych zbiorów Muzea Wielkopolski. Pod tą platformą kryje się kilka placówek z terenów Wielkopolski. Tutaj mogą Państwo zobaczyć zbiory, które zostały zdigitalizowane przez ostatnich kilka lat i umieszczone właśnie na tej platformie. Są to fotografie, jak Państwo widzicie, są to także rysunki. Natomiast ja chciałam się skupić na dwóch przykładach, które chciałam Państwu pokazać. Pierwszy przykład, który odnalazłam tutaj właśnie w tej platformie Muzea Wielkopolski, to ulotka dotycząca porad bezpłatnych lekarza Józefa Korczaka-Ziółkowskiego. Proszę Państwa, to jest obiekt, który rozumiemy jako obiekt papierowy, bardzo trudny w otrzymaniu, w jakiejkolwiek takiej konserwacji, także z bardzo też dużymi obostrzeniami, jeżeli chodzi o pokazywanie go na wystawach, więc my tak naprawdę, siedząc teraz w domach, możemy bez przeszkód oglądać papierowe zbiory, które zostały zdigitalizowane i tutaj możemy zapoznać się ze zbiorem, który jest ciekawy w takiej obecnej naszej sytuacji, która nas dotyczy, mam na myśli w ogóle jakby sytuację związaną ze zdrowiem, ze służbą zdrowia, a raczej także z całą otaczającą nas historią związaną z lekarzami. Możemy się dowiedzieć, jak to wyglądało właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym i ta tutaj forma reklamy może być punktem wyjścia do opowiedzenia historii w ogóle o tym, jak wyglądała opieka w dwudziestoleciu międzywojennym i jak tutaj lekarze prowadzili swoje gabinety. Więc to jest przykład akurat takiego materiału, z którym w przeciętnym muzeum ale w zasadzie w każdym muzeum trudno będzie nam się zapoznać, ponieważ tutaj dodam jeszcze taką ciekawostkę, że średnio około 2-3 miesiące można pokazywać zbiory papierowe, nie dłużej, i to też w określonym dostępie światła, co oznacza, że często zbiory papierowe są zmieniane na ekspozycjach, jeżeli chcemy o nie dbać profesjonalnie, i większość muzeów w Polsce tych zasad przestrzega. Dotyczy to po prostu ochrony papieru przed światłem. Kolejny obiekt, którym chciałam się posłużyć w ramach muzeum, tutaj tej platformy Muzeów Wielkopolskich, to proszę Państwa coś, co na pierwszy rzut oka trudno tutaj skwalifikować, co to mogłoby być. To jest, proszę Państwa, zdjęcie czepka. I to jest też charakterystyczne, jeżeli mówimy o regionie Wielkopolski, element stroju, który był strojem noszonym w dwudziestoleciu międzywojennym przez kobiety. Dodam tylko tyle, że tutaj, jak Państwo widzicie, te zbiory, które są zdigitalizowane, mają także swoją metryczkę, co jest bardzo istotne. Tutaj akurat ona jest słabo widoczna, ale otrzymają Państwo tą prezentację, więc będą mogli Państwo to zobaczyć, a ci, którzy wejdą na stronę www.muzeawielkopolski.pl będą mogli już nawet pobrać bezpośrednio te zdigitalizowane obiekty. Dodatkowo tutaj oprócz tej metryczki można przybliżać i oglądać te obiekty z różnych perspektyw, czego nie możemy robić czasami, mając do czynienia z obiektem w gablocie, o czym była mowa przy okazji papieru. Przy okazji tego typu obiektów są one w specjalny sposób pokazywane, chociażby na manekinie, tak abyśmy wiedzieli, jak to wygląda. To tyle, jeżeli chodzi o Muzea Wielkopolski. Dodam, że tam jest kilka muzeów z Wielkopolski, nie wszystkie, ponieważ pamiętajmy, że nie wszystkie muzea mają takie możliwości digitalizowania. To mam wrażenie coraz bardziej chyba teraz staje się, mogę chyba użyć takiego słowa, trochę modne w myśleniu o pokazywaniu zbiorów. Nie chowają muzealnicy zbiorów do magazynów, a pokazują je światu. Nie wiem, czy mieliście Państwo okazję choć trochę obserwować, co się działo wiosną 2020 roku, kiedy to największe muzea świata pokazywały swoją na przykład konserwację niektórych obrazów i ludzie z wytęsknieniem wyczekiwali na kolejne filmy z tego typu zabiegów, które były online, więc to też pokazuje zupełnie inne nastawienie do zbiorów. To, co powiedziała Dominika na początku, sytuacja zmieniła się, można już chodzić do muzeów, zachęcam oczywiście, natomiast na początku można także uczniom pokazać, że te obiekty są dostępne z całej Polski, tak naprawdę wpisując odpowiedni adres w przeglądarkę. No dobrze, czyli z Wielkopolski, proszę Państwa, przenosimy się na południe. Wirtualne Muzea Małopolski to jest kolejna duża platforma, która od kilku lat jest coraz bardziej rozwijana pod wieloma względami. Tutaj także muzealnicy z Wielkopolski opiekują się tą platformą w sposób taki nowatorski, ponieważ tworzą do obiektów ćwiczenia, tworzą także, proszę Państwa, ćwiczenia w ujęciu różne przedmioty nauczania, nie tylko historię, ale i język polski. To, co na przykład dla mnie jest osobiście bardzo intrygujące, to filmiki, które powstały tutaj do obiektów, które można sobie zrobić samemu w domu na podstawie tych zabytkowych, które są w magazynach, bądź też w ekspozycji dostępnej w muzeach na terenie Małopolski. Dodam tutaj jeszcze ważną informację, otóż pokazuję Państwu i będę pokazywała głównie obiekty z życia codziennego i w przypadku muzeów, do których dzisiaj nie trafimy ze względu na czas, to tylko dodam taką informację, że często działy etnograficzne lokalnych placówek mają niesamowite zbiory i teraz, jeżeli już będą otwarte muzea, zachęcam, można się wybrać i porozmawiać z działami etnograficznymi i tutaj w przypadku właśnie wirtualnych muzeów Małopolski jest dużo takich zabytków etnograficznych związanych z życiem codziennym, z tą przeszłością, która może być najbardziej intrygująca, jeżeli chodzi o opowiadanie historii o właśnie obiektach. I tutaj, proszę Państwa, tak jak powiedziałam wcześniej, ta platforma ma bardzo wiele obiektów i ona też wyróżnia się spośród tych innych tym, że ma te obiekty także w 3D, co oznacza, że tutaj dużo pracy kosztowało, nie tylko finansowej, ale także nakładów pracy czasowej, wykonanie tych zdjęć i udostępnienie ich oglądającym. Zachęcam, są także wyjątkowe obiekty z całej Małopolski. Przechodząc dalej, jeszcze nie wyjeżdżając z południa, proszę Państwa, przenosimy się do Muzeum Narodowego w Krakowie. To jest, można powiedzieć, że siostra Muzeum Narodowego w Warszawie w kontekście Platformy. Nie wiem, czy tutaj nie zostałabym w jakiś sposób teraz okrzyczana przez pracowników Muzeów Narodowych, ale mam jeszcze do jednego dzisiaj pojedziemy, do województwa świętokrzyskiego, natomiast mówię o tym dlatego, że akurat te dwie duże platformy są reprezentowane przez duże ośrodki prowadzone przez ministerstwo, które mają duże możliwości i chciałam tutaj podkreślić, proszę Państwa, że to nie chodzi tutaj w tym przypadku tak naprawdę o duże możliwości, ale także o swego rodzaju sposób prowadzenia placówki, o czym zaraz Państwu pokażę, więc proszę się nie sugerować tym, że Muzeum Narodowe w Krakowie czy w Warszawie zapewne ma zbiory i jakby w ciemno oczywiście mogą Państwo od razu tak zapraszać uczniów, że bez żadnego zastanowienia mogą tam szukać obiektów, niemniej jednak to nie jest regułą. Te akurat placówki mają możliwości, od lat digitalizują swoje zbiory, tworzą do tego już zestawy ćwiczeń także dla odbiorców, czy chociażby również materiały audiowizualne, natomiast proszę Państwa szukać u siebie w regionalnych placówkach, do czego też niebawem przejdę. Więc Muzeum Narodowe w Krakowie również ma taką platformę podzieloną na galerie tematyczne. Tutaj, tak jak Państwo widzicie, są też materiały takie literackie, jak eseje i myślę, że to też jest ciekawa taka podróż, chociażby po Polsce, tak jak Państwo możecie ze mną teraz podróżować, również uczniowie mogą podróżować z Państwem, nie wychodząc z domu. No to teraz przenieśmy się do centralnej Polski, także świeżynka, to jest, proszę Państwa, Muzeum Warszawy i kolekcje warszawskie. To muzeum na mapie muzealnej Polski jest o tyle wyjątkowe, ponieważ jest to muzeum, które pokazuje de facto głównie obiekty. I z perspektywy programu, o którym mowa, czyli historionautów, proszę Państwa, to muzeum jest rajem dla historionautów. Otóż każdy historionauta, który tam wkroczy, może sobie stworzyć wyjątkową opowieść o obiektach, gdyż one są poddane narracji, która nie jest w sposób narzucony, taka obecna w przestrzeni kamienic na Starym Mieście, ponieważ tam też znajduje się główna ekspozycja. Natomiast Muzeum Warszawy składa się z wielu innych placówek, które są ulokowane w różnych częściach Warszawy, głównie dzielnicach. A tutaj to, co Państwo teraz widzicie, tą grafikę, jest to strona tytułowa platformy, gdzie mogą Państwo oglądać zbiory Muzeum Warszawy ze wszystkich placówek, nie tylko tej z rynku. To jest o tyle interesująca platforma, ponieważ wygląda ona ciut jak Polona. Nie wiem, czy mieli Państwo okazję tam szperać w tym niesamowitym archiwum, które jest archiwum Biblioteki Narodowej, dostępnym online. Proszę Państwa, tutaj można tworzyć, tak jak na Polonie, swoje takie, byśmy powiedzieli, mini kolekcje z obiektów, które nas interesują. Są to i zdjęcia, są to obiekty. Zaraz Państwu pokażę również jakie. Otóż to, co mnie zaintrygowało już jakiś czas temu, to to, że w historii Polski i w historii Warszawy zapomniana jest jedna z firm wyrobów cukierniczych. Tej jednej nazwy nie wspomnę, bo ona jest na rynku, natomiast ta druga zniknęła ze sklepów. Firma Fuchsa, która miała swoją siedzibę, fabryka jej na warszawskim Powiślu, pozostawiła w wielu miejscach Polski swoje tutaj opakowania po słodkościach. I tutaj, proszę Państwa, to jest przykład pokazania obiektu, który może być dostępny w wielu innych placówkach, niekoniecznie Muzeum Warszawy, bo akurat w Warszawie była ta fabryka, ale zaraz Państwu pokażę pewne też i dla mnie zaskoczenie, które spotkałam, będąc online w Katowicach. Natomiast tutaj widzą Państwo opis bardzo szczegółowy, tak zwaną metryczkę, która jest do tego obiektu łącznie ze zdjęciami, i gdybyśmy teraz byli wirtualnie, tak bezpośrednio na tej platformie Muzeum Warszawy, moglibyśmy stworzyć własną kolekcję na przykład samych obiektów fabryki Fuchsa, a potem opowiadać o historii tego przedsiębiorstwa, które słynęło tak naprawdę z chyba najlepszych krówek w Warszawie. Takie chodzą słuchy. Ja niestety nie jadłam, trudno mi się wypowiedzieć, ale w wielu wspomnieniach, zwłaszcza przedwojennych warszawiaków, pojawia się zapach właśnie takich słodkości z Powiśla tejże fabryki. No i proszę Państwa, wspomniane Katowice, przenosimy się na Śląsk, tak podróżujemy, chyba nie ma z nami, chyba nie jedziemy koleją, ani nie ma zimy, bo tak szybko ta podróż nam upływa. Otóż, proszę Państwa, Muzeum Śląskie w Katowicach to nie tylko piękna nowa siedziba w dawnej kopalni w podziemiach, nie wiem, czy Państwo byliście, jeżeli nie, to naprawdę zachęcam, bardzo interesująca, intrygująca opowieść o historii mieszkańców mieszkańców Śląska, głównie nie Dolnego Śląska, bo to jest jednak o Śląsku opowieść. I do tego wspaniałe magazyny i kolekcje, które są udostępnione częściowo w tej nowej siedzibie, a w dużej mierze są dostępne właśnie w zbiorach, a dokładnie w kolekcji online. To jest, proszę Państwa, wyjątkowa też możliwość zobaczenia tych zbiorów. I co tutaj ja chciałam Państwu przedstawić? Otóż zaczniemy od pierwszej opowieści, która skojarzyła mi się ze szkołą i z czymś, co w centralnej Polsce zupełnie w zasadzie nie istniało jeszcze do niedawna. Nie wiem, czy Państwo widzicie tego jegomościa. Zdjęcie jest z okresu dwudziestolecia międzywojennego, z metryczką oczywiście całą. Natomiast, proszę Państwa, ten pan, młody już młodzieniec, który wybiera się do szkoły pierwszej klasy, otrzymał tutaj taki wielki pakunek, który w krajach zachodnich, a zwłaszcza w Niemczech, jest bardzo popularny. Pierwszaki otrzymują taką paczkę ze słodyczami jako trochę swego rodzaju taką nagrodę czy zachętę do chodzenia do szkoły. O, dziękuję ślicznie Panie Adamie, jest to tyta bądź róg obfitości. Dziękuję bardzo. Ja pamiętam tylko takie historie, które opowiadała mi moja rodzina mieszkająca w Niemczech. W Polsce tego nigdy nie doświadczyłam. Sama też nigdy takiego rogu nie otrzymałam, ponieważ pochodzę z Warszawy. Natomiast tutaj, proszę Państwa, za pomocą tego zdjęcia można opowiedzieć historię szkoły i pierwszoklasistów w dwudziestoleciu międzywojennym. Czy wszystkie dzieciaki chodziły do szkoły? Kto chodził do szkoły? Jak wyglądała szkoła? Czego uczyli się uczniowie? I czy nasi współcześni uczniowie chcieliby tak naprawdę wrócić do tej szkoły, bo patrząc na te programy, to ja nie wiem, czy by tak chętnie wrócili. Natomiast radość z tego typu podarunku zapewne każdego, nawet nas dorosłych tutaj, pewno byłaby wyjątkowa. Ci, którzy oczywiście lubią słodkości. Galeria fotografii w Muzeum Śląskim w Katowicach jest o tyle interesująca, że na przykład młodzież, tak jak chociażby ja już wspomniałam, nie miałam nigdy doświadczenia z tego typu świętowaniem, może dowiedzieć się czegoś o innych regionach Polski, czyli możemy wybrać się na Śląsk i dowiedzieć się o tego typu tradycji. Jak Pani Magdalena tutaj wspomniała na czacie, róg nadal aktualny. Ja ostatnio też coś widziałam takiego w dużym sklepie, coś ala taki róg obfitości w dużym sklepie w Warszawie, może to wraca, ale w innym zakresie także tutaj w centralnej Polsce. No i kolejna rzecz, która mnie jakoś też zaintrygowała. Wspomniałam wcześniej o fuksie i o czekoladzie, a tutaj, proszę Państwa, ulotka herbat. Herbat, o tym, jakie były herbaty pod względem kraju pochodzenia. To jest ulotka, która jest dostępna w zbiorach druku Muzeum Śląskiego. Proszę Państwa, historie regionalne, tak jak powiedziałam w przypadku wspomnianego rogu, są dostępne w różnych częściach naszego kraju, ale historia herbaty pewno dotyczy każdego tutaj z nas obecnych, ich rodzin, ale również i społeczności w dwudziestoleciu międzywojennym. Na ile herbata była popularna? Kto pił herbatę? Gdzie kupowano herbatę? I tutaj odeślę Państwa do jednego z moich ulubionych artykułów na Historii Poszukaj, który dotyczy herbapolu i wyjątkowej opowieści z szafą, ale nie zdradzę, o co chodzi, bo to jest zagadka, którą mogą Państwo sami rozwiązać, szperając po portalu Historia Poszukaj, bo to o to chodzi, aby od obiektu opowiadać historię. No dobrze, w takim razie jedziemy dalej z naszą wycieczką. Mówiłam, że dzisiaj będziemy także w Świętokrzyskim i tak też za chwilkę tam się przeniesiemy. Otóż nie wiem, kto z Państwa był, to jest Pałac Biskupów w Kielcach. Bardzo interesujące miejsce, w ogóle jak i same Kielce, zachęcam Państwa, jak będzie już możliwość podróżowania po kraju i w ogóle po Europie i po świecie, abyście odwiedzili Państwo także i to Muzeum Narodowe. I tutaj Muzeum Narodowe w Kielcach ma także swoje zbiory online, a ja też dzisiaj dostałam informację, Facebook mnie powiadomił, że Muzeum W Kielcach ma ciekawą akcję w ogóle walentynkową związaną ze swoimi zbiorami online. Nie zdradzę do końca, o co chodzi, mogą Państwo sami wejść na stronę Muzeum Narodowego w Kielcach, tam jest informacja o tym, co trzeba zrobić ze zbiorami online, aby skorzystać z możliwości na przykład usługi profesjonalnego fotografa. Pamiętajmy, proszę Państwa, że obiekty, które są fotografowane, a potem są udostępniane, mają, byśmy powiedzieli, profesjonalną sesję. Do tego są potrzebne specjalne światła, pomieszczenia, opieka, powiedziałabym, że chyba jest nawet bardziej tutaj taka wyczulona na obiekty niż nawet niż na przykład na sesjach z wyjątkowymi modelkami, które pokazują ubrania, ponieważ pamiętajmy, że niektóre obiekty, które są digitalizowane, liczą sobie kilkaset lat. My akurat aż tak daleko się w czasie nie przenosimy, niemniej jednak obiekty, które mają 100 lat, także wymagają dużego takiego, byśmy powiedzieli, zaopiekowania w trakcie fotografowania. No dobrze, Muzeum w Kielcach Narodowym, proszę Państwa, chciałam zaprezentować pieniądz. Otóż to jest w ogóle ciekawa historia związana moim zdaniem z częścią w ogóle edukacji historycznej, która jest często chyba na ostatnim miejscu, czyli edukacja dotycząca gospodarki i ekonomii, zwłaszcza tej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ja, proszę Państwa, kiedyś dawno temu, z 15 lat temu, może Gazeta chyba Wyborcza miała taki cykl dodatków wszelakich i pamiętam, któryś cykl dotyczył właśnie pieniędzy i ja wtedy zbierałam te pieniądze i między innymi ten pieniądz w swojej kolekcji posiadam. Oczywiście to jest jakiś reprint. Tutaj w Muzeum Narodowym w Kielcach ten obiekt, który Państwo widzą, jest to oczywiście obiekt autentyczny, nie reprint jak ten mój w domu, który wisiał kiedyś na ścianie i nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego takie duże były pieniądze. Natomiast zachęcam Państwa do tego, aby spojrzeć na tą historię w sposób nietypowy. Od pieniądza możemy opowiadać o cenach, możemy opowiadać o tym, co ile kosztowało, co można było kupić za ten pieniądz i kto w ogóle na nim jest. I kolejna rzecz, kogo w ogóle na pieniądzach pokazywano. Dlaczego na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym nie było pieniędzy z Piłsudskim, a dlaczego były z księciem Poniatowskim? To też jest opowieść, proszę Państwa, o gospodarce, która dotyczy wszystkich, a taki pieniądz, który znalazłam w zbiorach online Muzeum w Kielcach, równie dobrze może znaleźć się w każdym innym muzeum, ponieważ dotyczy historii społeczeństwa i tego typu obiekty muzea mają za zadanie chronić. To jest podstawowa, proszę Państwa, taka funkcja muzeum. Oczywiście zmienia się to wraz z upływem czasu, bo obecnie też dodano funkcję chociażby spędzenia czasu, dlatego zachęcam Państwa do odwiedzania w wolnym czasie muzeów. Natomiast i tak najważniejsze jest opiekowanie się zbiorami, także pieniędzmi. Oczywiście za ten banknot byśmy nic nie kupili dzisiaj, ale pewno byśmy za niego pieniędzy dużo dostali. Mam tu na myśli wartości kolekcjonerskie. I proszę Państwa, jadąc dalej naszej podróży, jesteśmy w muzeum, w cyfrowym Muzeum Podlaskim. I tutaj, proszę Państwa, chciałam pokazać rzecz związaną z historią regionu, a może także tą kwestią taką bardziej etnograficzną. W materiałach Historionauty mogą Państwo odnaleźć takie wskazówki scenariuszowe, jak zostać etnografem w badaniu obiektów. I to jest na początku, jak widzimy to zdjęcie, może się kojarzyć ono z różnymi obiektami. Ja na początku myślałam, że to jest jakiś fragment szalika, a potem się okazało, że to jest makatka. Makatka. No i czym jest makatka? Myślę, że pewno my tu obecnie jeszcze byśmy mieli okazję te makatki może jeszcze na wakacjach u dziadków albo nawet i w domach widzieć. Zwłaszcza na wspomnianym Śląsku, pamiętam w muzeum w Katowicach jest dużo fajnych makatek, akurat w tej wystawie, w tej ekspozycji stałej, narracyjnej. Natomiast ta makatka jest wyjątkowa, ponieważ nie służy ona takim podstawowym, byśmy powiedzieli, funkcjom domu w stylu umyj ręce albo takich, byśmy powiedzieli, różnych przesłanek dotyczących życia społecznego. Ta makatka jest trochę dziełem sztuki. Proszę zwrócić uwagę, że jest ona tutaj zrobiona w sposób taki artystyczny, gdzie mamy fragment, który dotyczy przyrody i natury i zapewne zdobił on podlaskie, tutaj akurat podlaski dom. Więc to muzeum, które tutaj pokazuję, ma fajne takie obiekty, które dotyczą właśnie historii regionu, ale są także niektóre w kontekście, tak jak mówiłam, może obiekty dotyczą życia codziennego, ale pamiętajmy, że niektóre mogą także być dziełami sztuki i możemy je także oglądać właśnie w takiej formie zdigitalizowanej. No i jadąc dalej, proszę Państwa, przeniesiemy się do Muzeum Mełgiew i teraz, proszę Państwa, celowo nie powiem, gdzie to jest. Będzie dla Państwa zagadka, abyście sami odkryli, gdzie to jest. Ja jestem pod wrażeniem w ogóle tej platformy, bo jest to bardzo malutkie, bardzo w porównaniu z muzeum na początku wspomnianym, Muzeum Narodowym, jednym, drugim, trzecim, jest to bardzo malutkie, małe przedsięwzięcie, a jednak bardzo profesjonalnie zrobione, co pokazuje, co też już podkreśliłam dzisiaj, że niekoniecznie duża placówka musi mieć tylko w interesujący sposób przedstawione obiekty. I chciałam pokazać Państwu obiekt właśnie z tego muzeum, który ma profesjonalną sesję zdjęciową, tak byśmy mogli to określić. I uwaga, uwaga, co to jest? To jest, proszę Państwa, zagadka. Co to jest za obiekt? Celowo nie dałam podpisu. Może ktoś ma pomysł, co to jest? Bardzo dobrze. Tutaj pan Adam podał informację. Otóż, proszę Państwa, to muzeum akurat nie ma wiele eksponatów, ale to, co jest dla mnie interesujące, co może być też dla Państwa interesujące, bo obserwując młodzież, powiem wprost, nie chce się czytać młodszemu pokoleniu coraz bardziej. Wolą chyba słuchać, oglądać. I tutaj mamy trochę taki moment wytchnienia na oczy. Otóż oprócz tekstu jest audiodeskrypcja, co oznacza, że także te obiekty zostały dostosowane, ich pokazanie do osób, nie tylko tym, którym po prostu, które wolą słuchać, tak to chyba ładnie ujmę, ale też te, które mogą mieć problem ze względu na wzrok, ponieważ pamiętajmy, wedle rozporządzenia placówki publiczne muszą dostosować swoje strony do osób ze specjalnymi potrzebami i także, proszę Państwa, obiekty powinny być w ten sposób dostosowane. W tym przypadku opis tego obiektu jest po prostu nagrany i można go odsłuchać. No dobrze, idąc dalej, proszę Państwa, tak żebyśmy jeszcze wiedzieli, ile punktów przed nami, a mianowicie jeszcze są przed nami 2 punkty naszej wycieczki. Pierwszy, proszę Państwa, Muzeum Wsi Lubelskiej. Muzeum Wsi Lubelskiej to jest skansen, jakich sporo w naszym kraju. W zasadzie każde województwo posiada taki skansen na świeżym powietrzu. Zachęcam Państwa, jak już będzie możliwość, teraz to nie wiem, czy w śniegu cokolwiek można zobaczyć, ale zachęcam, bo pojawia się coraz więcej tego typu miejsc, albo te, które były, są w bardzo interesujący sposób rewitalizowane. Na przykład na Mazowszu całkiem niedawno pojawiło się muzeum odnoszące się do mieszkańców Wisły w północnej części Mazowsza. Bardzo interesujące miejsce. Myślę, że to też pokazuje nam taki trend powrotu do pokazywania także przestrzeni i tego, że niekoniecznie tylko galerie i obrazy, ale również to życie codzienne, o którym była mowa, a wedle badań i w ogóle historii, proszę Państwa, to zdecydowana większość z nas, pewno i również tu obecnych, z wiosek pochodzi. I tutaj to Muzeum Wsi także jest o tyle moim zdaniem interesujące, ponieważ opowiadając o obiektach tam obecnych, można także rozmawiać o nich z przodkami. To też mi się wydaje ciekawe w opowiadaniu o obiektach, na ile historia mówiona może nam także w tym pomóc, a na ile tylko archiwalia. I tutaj, proszę Państwa, Muzeum Wsi Lubelskiej ma ciekawy zabieg, otóż można zwiedzać to muzeum online, czyli teraz patrząc za oknem śnieg, a my przenosimy się do pięknego, zielonego otoczenia. Ja tutaj zapraszam Państwa poprzez to zdjęcie do sklepu, w którym można zaobserwować różne obiekty związane ze sklepem, który był w jednej z wiosek w Lubelskim. Natomiast to, co jest ciekawe tutaj, to ten skansen, tak to można chyba w skrócie określić, ma w sobie tutaj w tych przestrzeniach pokazane obiekty, które niekoniecznie dotyczą konkretnego sklepu, ale po prostu są zebrane z innych miejsc od mieszkańców Lubelszczyzny. i służył po prostu jako taki materiał poglądowy, ale też jest powiedziane, skąd to zostało przywiezione i w jakim sklepie można było to kupić. No i proszę Państwa, w ramach podróży rozpoczęliśmy w Warszawie, w związku z tym, że jednak jestem tutaj, w sensie mogę tak powiedzieć, nadaję z Warszawy, to zaczęliśmy w budynku i skończmy troszkę na zewnątrz, ale nie do końca, bo przeniesiemy się, proszę Państwa, do Łazienek Królewskich, do Muzeum Łazienki Królewskie, które ma w sobie wyjątkowy park, oczywiście jako muzeum, ale oprócz tego także obiekty, które związane są nie tylko z pewno znanym uczniom na różne z wielu interesujących historii króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale pamiętajmy, że Łazienki Królewskie, sam obiekt, o którym pewno od razu teraz myślimy, jak zamkniemy oczy, czyli pałac na wodzie, to także historia związana z dwudziestoleciem międzywojennym i proszę Państwa, tak jak Janek powiedział na początku, z panem, w którego muzeum teraz pracuje, a mianowicie z Józefem Piłsudskim, obok Belweder, w którym mieszkał, ale także Łazienki jako miejsce, które bardzo sobie upodobał, a w samym pałacu, proszę Państwa, wziął ślub. To tak w ramach ciekawostki. Natomiast mówiąc o tym muzeum, proszę Państwa, tak jak w każdym dużym muzeum w Polsce i mniejszym, jak się Państwo przekonaliście, można także oglądać obiekty. Obiekty, które są rozumiane jako obrazy i bardzo szeroko definiowane rzeczy. Pytanie, które pojawiło się na początku w kontekście obiektów, które dotyczą architektury, tutaj w przypadku muzeów wielkopolskich jest dużo obiektów, fotografii, które na przykład są fotografiami Warszawy, co też było dla mnie zaskakujące, oglądając te zbiory. Ja, proszę Państwa, tą podróż, którą zaplanowałam, już powoli kończę, więc z punktu, który rozpoczęliśmy, czyli z Muzeum Narodowego w Warszawie, zamknęliśmy naszą podróż w Muzeum Łazienki Królewskie. Myślę, że taka, bym powiedziała, dość szybka podróż po Polsce z muzeami w tle mogła pokazać Państwu, że tak naprawdę obiekty, które dotyczą przyszłości, przez duże H i małe H można znaleźć bardzo w różnych miejscach w muzeach i tak naprawdę wystarczy szukać, a wyszukiwarki, tylko dopowiem, na większości stron internetowych wyglądają tak jak wyszukiwarka Google'a z filtrami. Więc myślę, że to nie wymaga tak naprawdę dużych umiejętności, tylko chęci i co ważne, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, z jakiego czasu jest ten obiekt. I akurat ten czas, o którym mowa, ma dość sporo zdigitalizowanych obiektów, więc to nie jest tak, że nie natrafią Państwo na wyjątkowe obiekty, o których możecie opowiadać, a dokładnie o których mogą opowiadać uczniowie, bo opowieść o obiektach z perspektywy, przepraszam, opowieść o historii z perspektywy obiektu, tak jak Państwo się przekonacie, czytając artykuły z poprzednich edycji, jest naprawdę intrygująca. Więc ja, proszę Państwa, ze swojej strony dziękuję bardzo, dziękuję za tą podróż w mroźny dzień po Polsce, nie pociągiem, ale chyba jakąś paralotnią, szybko przelecieliśmy, więc dziękuję bardzo. No i życzę powodzenia w szukaniu obiektów, bo ja, przygotowując się do tej podróży, wsiąkłam na 3 godziny w Muzeum Śląskie i nie mogłam z niego wyjść, bo mam wrażenie, że tam jest tak wiele obiektów, ale z drugiej strony wsiąkłam również w Muzeum Wsi Lubelskiej, bo po prostu niesamowita forma zwiedzania, także audio, ponieważ tego nie dopowiedziałam, online spacer po skansenie jest uzupełniony treścią audio, więc zachęcam Państwa, wyjątkowa podróż bez samochodu, siedząc przed komputerem. Cóż więcej, ale tak jak powiedziała Dominika na początku, muzea są otwarte, zapraszamy do ich zwiedzania, do spędzania czasu wolnego, bo temu też mają nam służyć. Więc dziękuję bardzo raz jeszcze i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję Ci, Martin, dziękuję też, Dominiko, za pokazanie historii Poszukaj, też nawiązując do ostatnich zdań, które tutaj Maria wypowiedziała, zachęcamy oczywiście poza czerpaniem z cyfrowych zasobów, które co jest na pewno dużym ułatwieniem dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, to oczywiście zachęcamy także w miarę możliwości na odwiedzanie muzeów, na to, nawet jeśli nie grupą, to poproszenie uczniów, uczennice, żeby się do muzeów wybrali, żeby obejrzeli obiekty na żywo, to też zmienia trochę to, jak je postrzegamy. To samo zdjęcie na monitorze nie zawsze nam da dokładnie to takie doświadczenie obiektu jako takiego, czym ta dana rzecz jest. I też zachęcamy do nawiązania kontaktu z tymi muzeami państwa najbliższymi, z edukatorami, pracownikami działów edukacji, kuratorami, kustoszami muzeów, którzy na pewno pomogą też w odkrywaniu historii przedmiotów, bo każda wystawa jest ograniczona i jeśli chodzi o zasób informacji, jakie może przekazać siłą rzeczy, więc na pewno w tych badaniach dotyczących przedmiotów nieodzowna będzie pomoc pracowników muzeów, z którymi można się zawsze skontaktować i coś tam dopowiedzą, w jakiś sposób tą wiedzę o przedmiocie i całym kontekście jego powstania, a potem jego użytkowania będą potrafili coś ciekawego powiedzieć. Czy są jakieś pytania? Jeżeli tak, to jest ten moment, żeby jeszcze je tutaj na czacie wpisać. Jeśli dopiero dojrzeją z czasem, to ja na wszystkie odpowiem mailowo. Ja do Państwa już wszystkich pisałem maila na początek, więc proszę nie wahać się, zawsze korzystać i w razie pytań, wątpliwości pisać. Zobaczymy się na pewno w pierwszym tygodniu marca, prawdopodobnie 4 marca będzie ten pierwszy webinar dla uczniów i uczennic, webinar dziennikarski, a potem 18-19 marca to nasze większe spotkanie. Tam też odwiedzimy Marię w jej aktualnym miejscu, w aktualnym muzeum, to tak tylko zapowiem. Pytań nie widzę, więc bardzo dziękuję za Państwa udział dziś w ten wieczór i mam nadzieję, że czeka nas teraz kilka miesięcy ciekawej pracy, współpracy i poznawania fascynującej historii poprzez obiekty, właściwie tak. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.